wracaj. Gdzie tutaj? Na tym kawałku? Tu. Dobra. Dobra. Już cztery rzeczy mamy. Musisz przejechać tutaj. Tak, słuchaj, ty jedź dookoła namiotu, ja nie będę tu wieć, tu teraz, te teraz, tutaj, bo to zakrywało tak. Krytyczne, ale... Może na tego śledzia wyłapię, aluminiowego? Ale nie, on łapie tylko tutaj w środku. Jak są większe przedmioty, to może z boku zakłócać. Aha. Jak są większe. To dobra, to... widocznie widać i słychać, że coś jest. I znowu. Mam iść po kamienie znowu, tak? No. Kolejne miejsce. Tutaj. Będziemy się sugerować tym, bo to mogą być tak. Tu akurat po prostu śledzi niczego nie ma. Idziemy się za sobą tam, gdzie z Mariuszem znaleźliśmy taki chyba. Ja wiem, 1,5 metra. Bo tu coś słychać. Miejsce. Jest, tu. Ma obok siebie. Nie mam czym zaznaczyć. Dobra, to wokół namiotu Iszka Krzakowskiego znaleźliśmy wykrywa... Trzeba to po prostu zobaczyć. Światła i te kolory to są niespotykane. Ja nigdy nie widziałem takich kolorów i takich barw świateł, jak to było, nie? To wyobraźcie sobie, od tego odchodziła Luna, także wydawało się, że zboże jest oświetlone dookoła. I jeździły samochody, ja się dziwię, że nikt tam z kierowców albo nie widział, albo czy to, no ja sobie przyłudną. Jola za dziecko z namiotu w panikę mi wpada, ja ją trzymam, patrzę drugi raz pokaz, ten młody w nogi do bazy ucieka, on za dymę robi. Białe i czerwone światło jest. Czekaj, no to ja powtarzaj, no co się dzieje, mów. On to... Słuchaj, jedziemy za wami, dobra, rozmawiaj i jedziemy. Światło. Idziemy. Zapal światło. Idziemy szybciuteńko. Mocne białe światło razem z czerwonym światłem. Słuchaj, zamknij te klucze, co na tym, ale on nie będzie zamykać, bo tutaj są tylko sami swoi. On jest pod takim wrażeniem, że aż przeklina. No kurczę, nikt nie przeklina, to nie jest miejsce do przeklinania, jak pojawia się takie rzeczy. Dobra, to szukajcie, bo my samochody dojeżdżamy w tempie ekstra. Dobra, dawaj tą, Aśkę i tego.
Siadamy i lecimy. Dobra, do mnie dzwońcie jak coś. A ty co? A ty zostajesz tutaj czy jedziesz? Samochód, bo też nie dojdzie tak szybko. Doktowizor. Gdzie? Skąd? Z takim ciężkim nie damy rady, nie ma sensu. To nie ma sensu, to jest doktowizor. Dobra, spokojnie. Zabliźmy się wszyscy. Dobra. Czekaj, ktoś musi kamerę przydać, bo ja nie mogę przyjrzeć. Kamera jest włączona. Ale ona jest... Kurczę, z takiego jazdy to 10 lipca ostatnio miałem taką 12 lipca 2004 roku. Kto tu pojechał tutaj? Kto pojechał samochodem? Ten z Duchali chyba. A, nasz Mariusz, dobra. I dzwoń do niego, nie ulecionuj, już tam się kurczę, jakaś krzywda jeszcze nie stała ze strachu, że tak powiem, albo z radości. No kurczę, słuchajcie, żeby tak... Tak jeszcze nie mieliśmy łatkę. No, co Adrian, jak się dzieje? Filmuj tutaj ten, przy okazji. Nic nie widzicie, tak. A, skończyło się, tak? No tak jest, no wiesz, człowiek, cholera, on miał dobrego nosa, żeby pójść tam i... Pół pola oświetliło, tak? Kurczę, to tam już trzeba zostać spokojnie, teraz, nie no można, no, teraz się trzeba zatrzaić spokojnie i przeczekać parę godzin tam na spokojnie. Gdzie oni tu stoją? Jedziemy z Irkiem samochodem, zaraz będziemy. Staniemy ze sobą. Gdzie mamy stanąć? Tam gdzie ostatnio? Rozłączył się. Dobra, to nic, to tylko sprawdzamy zaraz. Ale jakiś taki dziwny sygnał mam. Kurczę, może tego, weź jeszcze raz. Janusz! Co? Patrz jaki ona ma sygnał, filmuj to. To filmuj to w telefonie. Dobra, dzwonię co tam, jakie zakłócenie. Halo? Jest już! Co jest? Jest już. Mieliśmy dziwny sygnał, nie słyszeliśmy cię, bo jakieś takie dziwne sygnały. Zakłócenia, czyli coś się dzieje. Gdzie mamy stawać? Gdzie mamy stawać? Tam gdzie wtedy? Ja mam zegarek. Pamiętaj, godzina jest 1:48, 1:43:6, przepraszam, gdzieś 45. Czekaj, jak on tutaj wjechał? Mamy jak tam, gdzie ostatnio. Tam, stanąć? Tam, gdzie ostatnio. To nie jest ta droga. To nie jest ta droga, żeby pojechał. To nie jest ta droga, on pojechał za wcześnie. Zatrąb mu. Cholera. To za migaj, czekaj, chociaż długimi. Co on tam jedzie? No. Może coś sprawdzę. No. Źle jedziemy na pewno? Wycofuj na pewno. A dobrze jedziemy? Co my robić? Dobrze jedziemy? Czy on nas widzi, czy nie? Ale my chyba... Tam, gdzie przedtem, dobra. Bo on nas widzi i nie może tak... Ale w drugą stronę! Ej, gdzie ty jedziesz, Janusz? No co, gdzie byliśmy, nie? Tu nie byliśmy. Myśmy tu nie byli. Znowu ten sam sygnał był. My byliśmy do tyłu za daj mi te, daj mi te. Masz. Znowu ten sam sygnał był na chwilę. Dobrze. Zaraz cofamy się na wstecznych. Widzisz nas? Dobrze. Znowu jest, spokojnie. Czerwone światło, gdzie widzicie? Tak. Czerwone światło w placu, tak. Nie masz nic. Białe światło, patrzcie, czy my dalej jeszcze, teraz jesteśmy dopiero tu za Filipczakiem, jeszcze. Zaraz będziemy, ale z której strony? Stajemy tu, gdzie tu staliśmy, tak? Widzisz nas? Janusz. Dobrze stoimy? Ja nie wiem dlaczego. Jeszcze do tyłu? Jeszcze do tyłu. Nie masz tego samochodu? Cofamy. Cofać jeszcze, dobra. Cofamy. Janusz, uważaj, bo mnie jadą. To powiedz im, że to czerwone światło to jest komina. Co oni idiotami tu są? Stoimy. No, jest czerwone światło, to jest komin. Nie, to chyba nie to widzieliśmy przy przesady. No. Co to przy... Dwa samochody stoją. Przecież on nie jest chyba aż taki, wiesz. Tak, teraz je cofamy się. Co oni robią? Mamy wyłączyć światło na chwilę. Jakbyśmy nas wezwali telefonem. Tak, dalej z Boże, myśmy mogli nawet... Czekaj, byście nas wezwali telefonem, myśmy siedzieli samochód, myśmy myśleli, że wy jesteście tam po prostu. Czekaj, no. Cicho. Cicho. No, jeszcze tam, wiesz. Adrian, dobra, ostaliśmy się w bazie, co się działo dalej? Przyjechałeś tutaj rowerem, no? Rowerem, tak, i zapytać, jak się w ogóle czuję, nie? Czy żyje? Zdaje mi hasło, czy żyje? No, żyje, nie? I podała mi lampkę, teraz ten. Odchodziła samochód, bo chciałem ładowarkę do, nie wiem, do kamery chciałbyś ładowarkę, tak? No to podała mi i momentalnie patrzymy światło. Gdzie patrzycie? W tamtym kierunku, kurczę, jakby to... Tak wprost, tak to stoi, tak jest, tak, wprost, tu są silosy, tak. Więc znane miejsce, punkt orientacyjny tutaj w całej naszej okolicy. O, pomiędzy tutaj tym, co pewnie tutaj go słabo widać. Załóż te same miejsce, co wtedy mniej więcej, tamten rejon. A, no właśnie, pomiędzy tym i tak na centralnie na środku. I jak to więcej wyglądało? No teraz znowu było, tylko ja widziałem czerwone takie coś niebiesko-zielone światło i białe światło. No to, jeszcze, to były kulki, czy to było? No to były kule, no to one kurczę tak blisko siebie latały. Jakiej wielkości one tutaj były? Mniej więcej tak, pozorna wielkość. Na początku były takie wielkości, no nie wiem jak, kurczę. Mhm.
A one latały, nie, no jakoś jak, się wymijały, czy jak gwiazdy, no i później one się powiększały i tak, kurczę, tak rozbłyskały, tak, później znikały. Tak się kurczyły? Tak, właśnie. I później one znowu znikały i po chwili, no znowu zaczęliśmy krzyczeć, że znowu widzimy, no to kurczę, to było, nie wiem, tak... Ile coś, to stało? No 15-20 sekund, ale tak, momencie... i później pół minuty przerwy i następny, kurczę, następny pokaz. No się działo, Jola, tak? Mhm. Słuchaj, no więc... to takie przywitanie sezonu słyszał, no. A oni zarejestrowali na tych, na sprzęcie swoje sygnały jakieś, swoje ciało. Cała historia, to będziemy gadać o tym... O kurde! Tak. Zaraz się rozpieprzy na takich, na kilka małych. Patrzymy na telewizorze. Patrz, i zaraz po bokach, tutaj z tej strony. No. I zszedł do góry? Do góry, patrz. Nie, to ja... To ty zoomujesz, tak. Patrz, jakie ma te. Poczekam, jest to Piotr. Popatrz. Dzień dobry, Sławie. Dobra. O, teraz dwa. O, teraz masz dobry plan. Nie, no właśnie, to jest Piotr. Dlatego to masz dobry, masz pogodniesienia po prostu. Masz pogodniesienia. Już się gubię. To jest bardzo ważne.